troszeczkę wywołany na wykładzie księdza Mieczysława odnośnie świadectwa namacalnego obcowania świętych. Mówię tu o świętym Szarbelu. Też chciałbym powiedzieć o mocy modlitwy wstawienniczej i o Bożym miłosierdziu i Bożej miłości. Ja się urodziłem 11 lutego. To nie jest dla mnie przypadek, chociaż wtedy, jak byłem małym dzieckiem, jeszcze nie wiedziałem, to jest święto Matki Boskiej z Lourdes. Moi rodzice wpadli na genialny pomysł, który wcale mi za bardzo nie odpowiadał. Na drugie imię dali mi Maria, czyli patronka dnia. I szczerze mówiąc, przez cały czas jestem otoczony jej opieką i to czuję. Czym starszy, tym bardziej czuję. A wracając do świadectwa. Mniej więcej 5 lat temu, właśnie w pierwszą sobotę miesiąca, poczułem się bardzo źle. I to jest rzadkość, że akurat w ogóle bywam w Poznaniu, no bywam oczywiście w soboty, w niedzielę. I właśnie powiedziałem do żony, że coś się złego dzieje, że musimy jechać do szpitala. Pojechaliśmy do prywatnej lecznicy. Tam stwierdzono zawał serca, powiedziano, że się muszę położyć, bo jest zagrożenie życia, że wzywają pogotowie, bo oni tutaj nie mogą mi pomóc w żaden sposób. Za chwileczkę przyjechało pogotowie, godzina 15, trafiłem na salę zabiegową, gdzie podjęto, że powiem, działania związane z zawałem serca. Żona błyskawicznie poszła do kaplicy, bo była to godzina miłosierdzie. Zabieg bardzo trudny, ponieważ dwukrotnie serce przestało bić. Reanimacja i szczerze mówiąc lekarze bardzo zaskoczeni takim obrotem sprawy. Pozostawili sondę przy sercu i przerwali ten zabieg. Gdy wróciłem na salę, po podłączeniu aparatury pielęgniarka aż powiedziała: kurczę. Czyli była, szczerze mówiąc, przerażona dosyć pracą serca, które tak naprawdę było w stanie, no, takim półagonalnym. I rzeczywiście to jakiś czas trwało, udało się to ustabilizować, ale było wiadomo, że ta sytuacja jest dosyć trudna. Po dwóch dniach odłączono mnie od aparatury i oczywiście rodzina przychodziła, najpierw przyszła moja siostra i mówiła, tak nawiązując, święty Szarbel od już pewnego czasu nam towarzyszył w naszym życiu, bo jest to dla nas ważne święto. Przyszła właśnie moja siostra i mówi, przyniosłem ci kogoś, takiego przyjaciela, ale pewnie świętego Szarbela. Mówię, skąd ty wiesz? No tak jakoś to odczuwałem. Po jakimś czasie przyszli moi synowie, Wojtek i Mateusz, i mówią, tato, czy możemy ciebie namaścić olejami świętego Szarbela, bo byliśmy w Karmelu, prosiliśmy siostry, żeby się modliły, się okazało, że mają oleje świętego Szarbela, czy możemy się nad tobą pomodlić, ciebie namaścić? Ja mówię, oczywiście. Modlitwę, takie zdziwienie wokół, co się dzieje, innych pacjentów przez cały czas, sala intensywnej terapii, ona jest też częścią ratunkową w tym szpitalu. I przez cały czas przywożono kolejnych pacjentów z zawałami, no, tych, którzy dłużej nie rozeznali trudnego stanu, no, było trudno ratować. Ja już mogłem wtedy modlić się za nich w jakiś sposób skupiony. Rzeczywiście modliłem się modlitwą różańcową. I w pewnym momencie widzę zakonnika, który zbliża się, ale jeszcze daleko, się zastanawiam, kto to. Podchodzi bliżej, mówię, o Szarbel. I krótka, taka sucha mowa. Chciałbyś cudu, będzie cud. I zginął, zniknął. Ja się zastanawiam, czy ja rzeczywiście chciałem jakiegoś cudu. No, każdy chce być zdrowy, ale cud. I za chwileczkę myśl, że jednak ten stan zdrowia wymagał interwencji nieba i Bożego miłosierdzia. I ten powrót do zdrowia był naprawdę błyskawiczny. Jestem w tej chwili 5 lat
po zawale nie chodzę do lekarza, bo nie czuję takiej potrzeby, jeżeli chodzi o kardiologa, ponieważ wszystko funkcjonuje znakomicie. Badania po roku wykazały, że serce jest co prawda w dolnej, ale normie. Po 2 latach również się okazało, że nic szczególnego się nie dzieje. Myślę, że mój stan zdrowia jest lepszy niż przed zawałem. I ogromna wdzięczność dla wszystkich wspólnot, które dzięki żonie zostały uruchomione, bym powiedział, na całym świecie w modlitwie wstawienniczej. Wiele wspólnot się modliło i ja tą modlitwę czułem. Także chwała Panu i dzięki za uwagę. Woo!